Nie tak dosłownie wkurzyło, ale niepotrzebna informacja się tu wyświetliła. O, wziąłem jednak. Dobra. To więc zasuwamy. Tylko teraz gdzie? Dokąd? Po co? Dlaczego? Wow! Ej, gdzie z tej strony? To było zaskoczenie minimalistyczne. Na tym polu. Fuck you, motherfucker! O-oh. Maciuś się pojawił. Amunicja do plazmy, tylko że tej plazmy nie mam jeszcze. Ona chyba tutaj będzie. Gdzieś. Chyba w tym poziomie odkryjemy tą plazmę. Mówiłem? Fuck yeah! To jest najlepsza dla mnie broń. Jeszcze jest jedna, nazywa się BFG. Big fucking gun. Dosłowne tłumaczenie tej gry. Czyli zajebiście wypierdzielona broń. Widzicie, plazma daje swoje. Moim zdaniem plazma jest najlepsza. A jaka jest wasza opinia? Pisać komentarze, proszę. Tylko teraz tak, czy ja się cofam? No tak, bo ja nie mam tych. Takiego klucza. A stój, moment. Ja nie byłem w jednym miejscu, widzicie? Tam było takie miejsce. O, tutaj właśnie. A tu trzeba... Tu jest koniec gry. A ja muszę mieć... tego. Klucz. Dobra. Skoro tak chcecie, to idziemy szukać tego klucza. Tylko moment. Teraz tak. Tutaj... Nie, tu była plazma, tu było nic, tu był zakręt. No właśnie, to idziemy tu. Tutaj też nic nie było. Dobra, idziemy. Te kolumny też nic nie dały, nic. Dobra, idziemy teraz w lewo, dlatego że trochę pominęliśmy cały przebieg akcji. Okej, zabiłem. I tutaj się przycisnęliśmy. Co dalej nasza mapa podpowie? Coś jeszcze jest takiego ciekawego? Właśnie najlepiej patrzcie zawsze na mapę, dlatego że ona może wam podpowiedzieć, gdzie jeszcze was nie było. Okej, więc kontynuujemy nasze tutaj starania. Nie wiem w ogóle po co jest ten bloczek, ale cóż, dobra. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Nie byliśmy jeszcze w tamtym sektorze. Nie wziąłem tej amunicji. Dlaczego? Nie wiem. Tu to zaraz wejdziemy, ja muszę jeszcze tutaj zbadać. Finalnie. Aha, dobra, to tu był początek, tak? Dobra, wchodzimy w te drzwi. Dobra, i teraz co my tu mamy? Tu nic nie ma. Idziemy. W lewo. I klucz już jest potrzebny. No ja pierdzielę. Nie, no ja... Ja pikolę. Aha, dobra. Moment. Weźmy mapkę sobie. No właśnie, ta mapa mi niewiele daje. Czekajcie, coś tu nie pasi. Momencik. Dobra, co my tu mamy? Karta! Jest! Hurra, znalazłem. Zagubiłem się nieco. Trochę. Trochę to mało powiedziane. O, niebieskie wejście. Tutaj główne niebieskie wejście. Ja pierdyle! Aha, czyli tak, klucz za kluczem i do klucza. Taki sens tego poziomu. Idziemy do czerwonego. Cię dobrze kombinuję, tylko teraz gdzie była ta czerwona przepustka? Nie, tutaj nie ma. Nawet nie zauważyłem tej dźwigni w ogóle, po co ona była. Nie, tu jest żółta. Hmm.
A gdzie czerwona? Nie no, ja wracam się. Nie, pancerz mam. Patrzcie, tu się grafika zjechała. Nie wiem za jakie grzechy, ale cóż. Zjechała się. Tu czerwony. Nie, tu zwykłe. A, i dopiero żółte i plecaczek. I kolejne 3 dźwignie, proszę bardzo. Użyjmy ich. I ostatnia. No i do czego to służy? O kurde, tak sądziłem. Tak czułem, że coś będzie tutaj złego. Dobra, witaj. Pierwszy raz umierasz. Siema drugi. Ty też. Zdychasz. Jako tako, że tych jest 3, potrójna śmierć. Ja to tam twarde jaja mam, nic mi nie będzie. Apteczka będzie i już git. Brambazuka się przyda. I maćki, i czaszki, co najważniejsze i najlepsze. Czaszki są moimi ulubionymi, ale one są najgorsze jednak też. Potrafią z bardzo dalekiego dystansu, jak cię zobaczą, to dopiero cię jak chapną. Masakra. Z tą grą nie ma żartów. No i? Dobra, nie wiem. Tu kolumny się pojawiły. Wszystko jest zebrane stąd, więc idziemy dalej. I mamy wszystkie karty. Dostępu. Co mi bardzo ułatwia sprawę. Dobra. Żółta karta, o ile się nie mylę, o ile pamięć jeszcze trzyma się w zdrowej formie, była tutaj. Tutaj te dźwignie. O! I teraz tak, maćki do załatwienia. Dobra. Mam cię. Ile tych dźwigni? Ja pierniczę. Podniósł się poziom tych radioaktywnych pierdolców. A zwyczajnie w świecie się obniżył, zlikwidował, zredukował. Dobra, gdzie nie byłem? Trochę broni tutaj będzie. Teraz dobra. Taki mamy plan. Idziemy sobie tutaj. Lera, idź. Wow! Ej, widzicie to? Bez kitu. Ja przytrzymuję Z. Patrz, jak mi zbliżyło mapę. Nie, tu jest przepustka. To jest dobre, wiecie? Patrzcie, mogę sobie oddalać. Taki skubany to ja jeszcze nie byłem. Mhm, czyli w tym miejscu nie byliśmy. Czyli sobie pójdziemy tutaj. Idźże, ty mała pierdoło. Okej, więc mamy nasze główne przeznaczenie do końca tegoż levelu. Główna dźwignia, która nam pozwala wyjść z tego poziomu. I game over. Dobra, przesadziłem. Dobra, level 10 wykonany. 71% sekretu. Dobra, fajnie. 11 level. Dobra. Z tym levelem... Czekajcie, rozwalę. Tym levelem poprawimy się w następnym odcinku Zagrajmy w Dooma w wersji Sega Mega Drive 32X. Spierdzielaj. Do zobaczenia i widzimy się następnym razem. Zaczynamy dalej, bo dzisiaj musimy już jeszcze wiele zrobić w tej grze. Jest dzisiaj środa. Zrobię taki odcinek jeden połączony połączony w,
dwa takie jakby okresy dzienne, ponieważ wczoraj nagrywałem wczorajsze wydarzenia, dziś jeszcze dogram więcej takich, ponieważ 9-minutowy odcinek to trochę za mało. Jedź! Dobra. Teraz tutaj. Dobra, nie marnujmy tej amunicji, tylko troszeczkę wykorzystajmy tą, którą mogę w stanie użyć. Dobra. No chodź tutaj. I jeszcze jeden pac. O kurde. Nie! Spierdzielaj, skarpetojadzie. Dobra. Szczęście, zginąłeś. Już słyszę ten dźwięk, który jest bardzo, ale bardzo zły. Z racji takiej, że na Super Nintendo, no jest lepszy, no nie oszukujmy się. Chociaż na stan Mega Drive'a brzmiałoby to dosłownie nawet lepiej. Czyli tu nic nie ma. Słyszę takie pierdzenie. O ty, kurde. Wow. Wypierniczaj. Niebieską kartę mamy, fajnie. I jesteśmy w stanie otworzyć te niebieskie drzwi. Już nawet nie wiem, który to level, ale to chyba jest 11. Wolałbym, żeby to było... Jak macie czasem właśnie tutaj migające takie światło, to znaczy, że mamy dostęp do nowych tych... Do nowej komnaty. Nawet nie ukąsiłeś, parówko. Dobra. Tutaj jakieś czerwone miejsce, nie wiem, co ono znaczy. Czyli tu nic nie ma, tak? Nie. Dobra, nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź... Tu jest przejście jakieś. O! Plazma, czekajcie, może będę miał więcej amunicji do niej. No, troszeczkę. Ale co tam? Aha, i się wróciłem. No dobra, idziemy tutaj. Teraz nie wiem, gdzie są... kurde, wróciłem. W ślepy zaułek trafiłem. Tylko nie wiem, gdzie jest... Aha, bo jeszcze tu nie byłem. I tak tu nic nie było. Dobra, mamy tutaj... Tu nic nie ma. Nie, tu są jakieś ukryte te. Tu są drzwi pewnie. A! Mapa mi dobrze podpowiedziała. Dobra, posłuchujmy się. SK. Znaczy u mnie, u was to będzie na przykład prawy trigger jak... Znaczy... Nie, to by był Y. Na padzie od Mega Drive'a. Ustawiłem po prostu nad Z, X i C. Kolejno. Moment. Ja tu na razie chcę zobaczyć, co my tu mamy. Anarchia. Dobra. Jedziemy. Czyli ja tu byłem, kurde. A tu co mamy? Śmierć? Czerwone miejsce oznacza śmierć, więc trochę się myliłem. Spoko, dobra, to tutaj jest wejście tak naprawdę. Tu chyba coś jest. A no właśnie. Plecaczek. Moment, mapka. Przecież może też było przejście jakieś. Nie. Spokojnie. Zresztą do toksyn to nie można być spokojnym. Trzeba się trochę z tym uporać. Fuck, gdzie ja mam teraz iść? Ja w jednym miejscu nie byłem. Czekajcie, tutaj... Tu nie byłem. A, no właśnie. Ktoś tu jest? Nikogo więcej, proszę bardzo. I to tyle? Niczego więcej?
bez przesady. Fuck! Tak myślałem. Nie! A ty paru. Gdzie do mnie podchodzisz? Ja chcę żyć. Kurde, niechcący wcisnąłem. Przycisk strzału. Ła! Ła! Gin, pierdoło! Wow! Jako tako nie trafiłem, ale dobra. To było do przyjęcia. Jeszcze ty! Siema! Klato kujcu! Element do pancerza i amunicja. Dobra, fajnie. O cholera jasna. I tak to wszystko widzę. Haha. Tylko, że ten moment jest najbardziej rozpoznawalny w tej serii. Wiedziałem, że tu podejdziesz. Dlatego, że patrzę, mamy tutaj ciasne kolumny, częściowo zapalone światło, dosłownie na chwilę i wszechogarniający strach i jeszcze ta niepewność, z której strony wróg nadejdzie. To było do przewidzenia. Dwóch na... O kurde, jest trzeci! No chodź tu. Moment. Ja tego dokładnie nie zbadałem. Idź! Nie, muza naprawdę sucks. So bad. Dobra. Dobra, badamy kolejne terytoria. Aha, i to tyle, tak? No to kurde. Dalej. W takim razie. Tutaj będzie... Ach, myślałem. Dobrze wiedziałem. Czyli tutaj po tamtej stronie. Kurde. Gdybym miał skafander. Nie, właśnie, tu coś jest. Fuck. Zginę tutaj. Nie doszedłem. Jaki ze mnie cholerny fagas. Tu też coś jest? Też coś jest! Fuck! O! Właśnie! Tego mi potrzeba było. Ha! Chodźcie tutaj, wy zasrane maczki. Ciekawe, jak się nazywają w tej grze tak naprawdę, oryginalnie. Mega życie! Tak myślałem, że tu będzie. Szybciej, bo mi ten skafander zaraz pierdzielnie. Znaczy, zniknie. Aha. Ale moment, tu coś po tej stronie... Tu nic, tylko tu było? Coś? Hmm. A to ciekawe. Dobra, idziemy stąd, ponieważ zaraz umrę. Byłem na skraju wyginięcia. No i proszę bardzo, tak doszliśmy do końca poziomu. I tak zginiesz. To było od razu z góry wiadome. No dobra. Więc 72% zabitych. O, dobrze mówiłem, 11 level. 87 zebranych przedmiotów i 80% sekretów. 80% powiedziałem, tak? 18 poziom. Coś mi tu już zajeżdża bardzo niedobrym tutaj kuksańcem. Moim zdaniem najlepszy dźwięk jest tutaj w tej bazuki, jak wystrzeliwuje rakieta. Bo w pozostałych wersjach tej gry to jest... Daj spokój. Najlepsze jest, jak leci po prostu przy ciebie. Pciu, kurde. Nie? To jest piękne. Znowu ta muzyczka, która mnie zanudza. Naprawdę, mogliby w tej wersji przynajmniej jakieś tam pioseneczki. Przepraszam was bardzo, ale mi się tu ścięło, bo nie zauważyłem. Zapomniałem zobaczyć, że skończyło się nagrywanie, więc bardzo was przepraszam. Tutaj była czaszka. Tutaj mieliście w tych brązowych miejscach kolumny. Tutaj mieliście... jakby to powiedzieć... Kurde!
Fuck, jeszcze tutaj mnie tutaj jedzą, no pięknie, pięknie, dosłownie... Zajebiście. Nie! Spierdzielaj ode mnie. Muszę to zobaczyć, jak się nagrało po prostu, wybaczcie. W miejscu, gdzie film się przeciął automatycznie, to ja powiedziałem o tym, że w tej wersji gry, no... Mogliby dać przynajmniej jakieś inne piosenki, po prostu żeby się nie powtarzały aż tak, a tutaj to bardzo się to wszystko powtarza. I... no i nic tam fajnego nie gadałem. Zresztą sam mówiłem sam do siebie, niestety. Więc... no zwyczajnie nie zauważyłem, teraz będę patrzał na limit, jaki mam. Dobra. Tylko, że tutaj mamy toksyny, ale mało tego, tam coś może być, ale musimy mieć skafander. Tylko problem polega na tym, że nie wiem, gdzie jest właśnie. Ale może go znajdziemy. A, jeszcze więcej. Strzelił sam w siebie, no co za ciołek. Czasami jest taki błąd gry. Fuck, Minotaur! Bazukę na niego, od razu z buta. Jeszcze? Nie no. Kurde. Tak się kurde tu zagubiłem. Teraz uwaga. No chodź tu. Tutaj. Tu. Bum! Pierdziele! Ginie ty potwaro pierdzielona. Fuck. Naprawdę, ta gra zaczyna mnie bardzo dementować. W sposób bardzo irytujący. Fuck. Chodź tu. Chodź tutaj. Może plazmą go zaatakuje? Nie! Dobra, wiecie co robię? Idę na ryzyko. Ua! Kurde, zginął w tym samym czasie, co ja. Zrobię takie coś. Chodź tutaj. No ho! Właśnie, to jest kolejny problem tej gry. Uaaa! Dobra, teraz już wiem. O-o. Ja się cofam. Cofam się. Goodbye, kochanie. Fuck. No, podejdź bliżej. Nie! Ja! Jak ja mogłem to skrzanić? Mówię wam, Minotaur nie jest prostą postacią do pokonania. No i wreszcie! Dobra, miniganem teraz się posłużę. Moim wiernym kompanem. Teraz tak. Tutaj był ten zsraniec. Bierzemy czaszkę, to się nam obniży. Żebyśmy mogli się dorwać. Niebieska kartka. Tutaj jakieś wejście pewnie. Nie, jakaś dźwig... O, proszę bardzo. Dobrze wiedziałem. Ja po prostu znam już tą grę, więc kurde, co ja się będę szukiwał. Korytarz dziwny. W dwie strony. Labirynt. Fuck! Ta kula! Czerwono-niebieska z czerwonym niebieskim językiem. Nie! Się nazywa Cannonball. Tak się przypomniało przynajmniej. Ua, wypier... O! I ma niebieską krew. Co najciekawsze. O! Tu nikogo nie ma, tak? To dobrze. Teraz musimy iść spokojnie. Po skafander, bo nam się przyda. Tylko jest teraz problem podstawowy. Mam ograniczenie takowe do niego i... Patrzcie, tam na dole był ten! Jest! Mam cię, gówniarze jeden. Gówniarze. Dobra, idziemy sobie. To, co widzieliście w poprzednim odcinku, to wiadomo, mogliście...
macie tutaj możliwość obecnie większą siłę rażenia z piąchy. No, ja tylko teraz ja idę tędy. O, tu są dwa życia. A! Nie straciłem ani życia. Haha. Weźmy sobie tutaj znowu. O, ale fajnie zaczerwieniło się na ekranie. Widzicie, patrzcie, za jednym trafieniem dostają w ryj. Tylko kurde, czekajcie, ja trafię. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Jednego po kolei każdego. No chodź tutaj. Chcesz na klatę? To ho. Chociaż ty nie masz klaty. Spierdzielę. No. I teraz się tak... O, mega życie, ale zanim to zbierzemy, zbierzmy sobie te fiolki wszystkie. Amunicja do shotguna. Dopiero potem... O, i teraz... 79 i 179, haha. Dobra, idziemy. I odkrywamy dalej, co jeszcze tutaj na nas czeka. Gdzie byłem? Faktycznie wszędzie. Tak, wszędzie byłem. Dobra, to możemy właściwie iść tędy. Będzie szybciej. I z tego, co mi się wydaje, mam już niebieską kartę. Jestem zdolny otworzyć... O, tu nie byłem. Znaczy, w tej wersji. Ogólnie w tej grze... O, ogólnie mówię wam, że przeszedłem całego Dooma. Jedynka i dwójka, bo mam taki zestaw Doom PSX, czyli połączenie... Dooma jedynki z dwójką. To jest naprawdę świetne połączenie. 40 leveli czy ileś tam. Widzicie tego kanonbala? Widzicie co on odwalił? On poszedł w górę tak dziwnie. Spierdzielaj. Straciłem przez ciebie dużo HP. Może pokonajmy ich jeszcze raz, tak jakoś inaczej. Tu tym razem pójdźmy. Nie, dziejał się... Czyżby wróciłem? Nie, nie wróciłem się. Tak na to wyglądało. Fuck! Nie. Zaraz. Tutaj. No właśnie. Lepiej najpierw tutaj pójść. I minigun od razu. Nic nie zrobisz. Ty mi też już nic nie zrobisz. Teraz uważajcie. Kanon wal. Proszę ba... Kurde, nie mogę przejść. Teraz. Teraz to mi nic nie zrobisz. A ty co? No fuck! Dobra, teraz już mi się uda! W końcu mi się uda! Gdzie ten kanonbal? O, jest! Żygaj krwią! No, i już lepiej, od razu. Dobra. Tutaj... A shotgunik to co? Aha, stuwa, dobra. No to co robimy, panie i panowie? Dźwignię. Tylko gdzie jest ta dźwignia? No tutaj się opuszczało dźwignię, z tego co pamiętam. I gdzie jest przycisk? Nie ma go. A to skubańce. To może mi się pomyliło z jakimś levelem? Nie wiem. Nie, no bo to się ruszy. No bo tu są takie te światełka na tych kolumnach z takim ryjem, takim łysym, nie wiem. Fuck. Uwięziłem się
Co teraz? Moment. Teraz to już naprawdę nie wiem, co zrobić. Ej.